jak było? Bardzo fajnie, dobrze. Siema, jak było? Dobrze, ale raz? Tak, ja chcę jeszcze raz. Tak? Super. Super, naprawdę super. A zajebiście było, polecam gorąco. Jak było? Super. Jak było? Super. Gdzie jesteście? Chodźcie. Teraz, żeby to nie wypadało, tłoka wsadzam z powrotem. Nie jest, pospawaliśmy wczoraj, ale to nie było to. Musimy to skleić. Kuźwa, jest druga część. Po tej stronie nic nie ma. Tylko on to jest za mało kleju. Adi, jedź coś kup. Ja myślałem, że to większe jest, a to jak krople do oczu. No pewnie, po Xipol jedźcie kupić, czy coś normalnego, a nie rzęsy kleić. Ale to się jedzie na drugi gącie, szkoda czasu. Ja bym to tak skręcił, a potem bym skleił silikonem i kleił. Już za późno, Paweł. No skręciłbym już teraz. Po malutku, nic ze siłą. O właśnie, Tobi. O, to. Trzymaj, trzymaj, żeby nie schodziło. Zaraz spada? No kropki. Piękny sprzęt, coś pan powie o nim więcej? To jest Landsmuldok z 1921 roku, czyli równe 100 lat. Jest to niemiecki firmy traktor, produkowane były w Mannheim. Ten akurat egzemplarz jest jednym z sześciu, jakie są w Polsce. Z tego cztery są w państwowych muzeach w Trzeniawie i w Ciechanowcu, a trzy są jeszcze w prywatnych rękach. Ten jest akurat w takiej najlepszej wersji, najbogatszej, czyli na tych full gumach, koła pełne gumowe. No, rezerwowana oś, bardzo rzadka. A wcześniej jeździł to na sztywno? Sztywną oś. 99% tych lancuch dwunastek miało sztywną oś. To jest taka bardzo, bardzo unikatowa oś na takim podwójnym reszcie. Ale nie chcę iść. Chyba sterownika by nie zamoczyło. A sprzęgło w tamtą stronę. No i co teraz? Miałeś się szyć, prasować, to naprawdę było ciężko. Nie no, coś pięknego, jak tu wszystko widać, jak to... Popatrzcie. A to nie, już gasimy. Ja nie, pojadę. Aha, no to już tak. Ale będziemy mieć ładnie teraz pokazany proces odpalania. Bez akumulatora, bez rozrusznika.
zaraz będzie przed ciebie. Szacunek za siłę do takich rzeczy. No i nawet takim się przejechaliśmy. Idziemy do środka, ogramy wam całą halę. Zobaczycie, co tam fajnego stoi. Idziemy. Jak widać, pogoda nam dzisiaj nie dopisała, ale za to mamy piękne mnóstwo od środku. Idziemy pooglądać, poopowiadać. Siema. Siema. To jest właśnie właściciel tego cudownego wozu. A dlaczego cudowny? Popatrzcie się, to auto ma dwa silniki. Ma piękną kolekcję pucharów, z niczego się nie bierze. Z czego to się bierze? Z mocy. Ale opowiedz nam coś więcej. Co to za silniki? Jaką moc, jaki moment generują? To znaczy, generalnie może powiem od początku jako ciekawostkę, że było to samochód przerabiany z totalnie seryjnego auta i na początku było to normalnie samochód jeżdżący po drodze, że tak powiem, do pracy. Tak, daily. Tak, pierwszy był jakiś tam chip tuning na 300 koni, potem jakieś poważniejsze modyfikacje na 500, 700. No a aktualnie jest moc 1630 koni z dwóch silników. Jakie to jednostki są? To są silniki z Audi S4 2.7, ale są tu zrobione strokery na 2.9. 2.9 pewnie, no. 2.9 V6. Każdy z tych silników jest przez nas przygotowany teoretycznie, znaczy no nie teoretycznie, ale praktycznie na moc 1000 koni, ale na razie jeszcze nie rozwinęliśmy takich, bo powiedzmy, że stopniowo podnosimy tą moc systematycznie do góry. No generalnie my tu mamy kutę i korbowody i tłoki, no i też dość spore doświadczenie w składaniu tych silników, bo że tak powiem większość tutaj z tych pucharów, co widać, to ten samochód zdobył z jednym silnikiem, tak? On kiedyś dysponował mocą 1000 koni z jednego takiego motora, który był tam dopracowywany przez kilka lat. Jeżeli chodzi o układ paliwowy, to tak jak widać, są cztery pompy paliwa Bosch. Każdy z baków jest na osobny silnik. W zasadzie każdy z silników ma całkowicie osobny układ paliwowy i każdy z innych układów też osobny, czyli wydechowy, chłodzenia i tak dalej. Tutaj no jeżeli chodzi o ten tylny silnik, no to jest największa magia, bo tak naprawdę wsadziliśmy silnik, który był przystosowany do lepszego chłodzenia, tak? Bo był z przodu, wsadziliśmy do tyłu, no i tutaj wynikło dość sporo problemów, między innymi jak zorganizować dolot powietrza, czy choćby chłodzenie nawet wody, nie? Także no jest to tak rozwiązanie nietypowo, ale funkcjonuje dobrze. Każdy z chłodnic, czyli chłodnica do lotu i chłodnica wody, ma wentylator swój, wewnętrzny. Także jeżeli chodzi o na przykład stojenie tego samochodu na hamowni, nie ma też żadnych problemów, bo nie ma na hamowni jak doprowadzić wentylatorów do tego tylnego silnika. Wiem, i on musi się, on musi polegać na swoim chłodzeniu na hamowni na przykład. Nie? Powiedz mi, jakie czasy to robi?
No jeżeli chodzi o 1/4 mili, to aktualnie jego rekord to 9,2 sekundy, a jeżeli chodzi o takie przyspieszenia, no to 0-100 w 2,2 sekundy, 100-200 w 3,5 sekundy i 200-250 w 2,7 sekundy bodajże. Jeszcze raz powtórz, ile to się rozpędza do setki? 2,2 sekundy. 2,2, czyli generalnie podobnie jak nasz Chodrot, także masz zawodnika. Tego auto oczywiście nie musimy przedstawiać, bo jest praktycznie od nas podwórka, auto Artura Barczowskiego. W tym momencie dostał 2 dni temu bodajże nową okleinę. Wcześniej nowe body, złożony nowy silnik, ale może dorwiemy Artura, to wam poopowiada, ale to już za chwilę. My gonimy dalej. Na pewno poznajecie. Nasz żółtek to jest ta sama karoseria, to jest Volkswagen Buggy z lat... początku lat 60. karoseria. My wrzuciliśmy do naszego duże koła, ale chodźcie zobaczyć, jak to wyglądało w oryginale w ładnym stanie, bo nasz był niestety już tak podniszczony. No jest coś pięknego, tu naprawdę ktoś się postarał bardzo nad detalami. Naprawdę ktoś się napracował nad takimi właśnie małymi szczegółami, które w całości dają mega efekt. Auto wygląda jak fabryczne tutaj. A nie zapominajmy, że to jest auto, które jest składane z części, laminat, to jest taki kitkar. Także mówię, tu ktoś się na tym naprawdę postarał. Zobaczymy, co ma pod maską. Normalnie w tych autkach zastosowany jest silnik fabryczny, znaczy fabrycznie. Tak dawniej robili silniki z garbusa od pojemności bodajże 1,3 do 2 litrów, 2,1 litra. To był największy. Tutaj widać, ktoś się pokusił o coś lepszego, a mianowicie, może nie z tej epoki co to auto, ale mianowicie silnik z Subaru Boxer. Jaką moc generuje nie wiemy, bo po prostu nikogo nie ma, ale jest pięknie wszystko dopieszczone. Nic dodać, nic ująć, idziemy dalej. Siema. Siemaneczko. Jestem Przemek, to mnie znacie. Wojtku. Wojtku, opowiedz coś o tym niby normalnym z zewnątrz, a odjechanym w środku samochodzie. Tak. Tego busa tworzyliśmy od grudnia ubiegłego roku. Powstawał on z 3 firmy. Mayday Audio, Alien Audio z moim stronnym udziałem. Wewnątrz tak, 50 głośników, 16 tysięcy watt nagłośnienia. Ile? 16 tysięcy. Ile? 16 tysięcy. A mówią, że to ja jestem świr, popatrzcie się na niego. 50 głośników, 16 tysięcy nagłośnienia. To najlepsze, tu jest taka mobilna scena, czyli można wejść, poprowadzić imprezę i nie tylko. Z tyłu, chodźmy zobaczyć. Tu właśnie też mamy głośniczki, telewizory, na tym telewizorze możemy zrobić imprezę karaoke. Kojarzycie te głośniki z naszego Monstera? Też mamy, tylko niestety tylko 4. Też tylko tutaj, tylko 4 z tej strony. W środku mamy więcej, także tu możemy właśnie zrobić imprezę karaoke też. Chodzi o pewną za tą rzecz, czynność. Mamy jeszcze dymiarkę wewnątrz, niestety. Mamy zakaz odpalania, bo są czujniki, lasery i inne takie bajery, więc no, jesteśmy przygotowani, aby w pełni bez zewnętrznego zasilania zrobić imprezę. Jest to McLaren 720S, podciągnięty do 950 koni mechanicznych. Fajna zabawka, straszny go-kart. Może wystraszyć. Wiesz co, ja jest jedyne takie auto, które miałem z takich, no nie mówię tej klasy, ale przybliżony to był Lotus i tam też to było jeden wielki go-kart. A tutaj tak jest wszystko być. Jest zrobione tak z karbonu, więc siadasz tutaj i potem się dopiero zastanawiasz, jak z tego wychodzi. Jednostka napędowa? 4,2. 4,2. Daje radę. Niedużo. Niedużo. Powiem, trzeba to przeżyć. Jeździłem wieloma autami. Nasza firma zajmuje się sprowadzaniem samochodów, kupowaniem aut pod klienta. I jeździłem wieloma. Ale to, co daje radość ten samochód, to naprawdę polecam. Jeżeli ktoś kiedyś może się przejechać takim samochodem, to naprawdę warto. Możemy go odpalić? Możemy. Dzięki bardzo.
jeździ, to jest dobra informacja bez względu na pogodę. No i oczywiście zapraszamy do raportu Turbo. Spawy nie wytrzymały, także odłączyliśmy napęd na tył. Spróbujemy jeździć na samym przodzie, nigdy tego jeszcze nie robiłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to wytrzyma. A dlaczego tak mówię, bo pękła tam, no może pokażę. Pękły nam te spawy, skleiliśmy to na dwuskładnikowym, jednakże tutaj teraz nie będzie już obciążenia, także powinno wytrzymać. Zobaczymy tylko, jak to będzie się teraz prowadzić na samym przodzie, bo nigdy, nie ukrywam, nigdy nie jeździłem na przodzie. Ale nie można się poddawać, trzeba walczyć, pamiętajcie, do końca. No i co, po naprawach do drugiej w nocy, po spawaniach okazało się, że zrobiliśmy rano tylko jeden kurs. Spawnie jednak nie wytrzymał, pękło, ale zrobiliśmy mały miszmasz i jeździmy na przodzie. Faktem jeździmy do przodu na wstecznym, ale jeździmy. Także nie warto się poddawać. Jak było? Fantastycznie. Tutaj może by kolegi? Ja się najbardziej obawiam, że będzie padało, nie? A. To jest fajne. Pełni błota, pełni szczęścia, pełni radości, tak? Proste, że uśmiechnąć.